Szczęść Boże, coś wam powiem. Dlaczego jesteście zmieszani? Dlaczego takie myśli powstają w waszych sercach? Pyta Jezus. Umiera przyjaciel. Wszyscy go opłakują. Pojawia się nagle i zadaje pytanie, czemu jesteście zmieszani? Brzmi to bardzo dziwnie. Jakby nic wielkiego się nie stało. Jakby śmierć nie miała znaczenia. Nie mogę powiedzieć, że niektórzy nie przeżywają żałoby po stracie swoich bliskich. Ale bardzo wyraźnie widać, kto z opłakujących jest praktykujący, a kto tylko od święta. Człowiek wierzący inaczej to wszystko rozumie. Śmierć jest przejściem, a nie końcem. Po ludzku czuje stratę, ale z punktu wiary żywi nadzieję. Natomiast w przypadku osób dalekich od wiary, śmierć bliskiej osoby jest wielką rozpaczą, bo już nie widzi nadziei na spotkanie. Śmierć jest zwyczajną stratą i ostatecznym końcem. Zobaczmy, że Jezus pojawia się w momencie, gdy apostołowie zaczynają o nim mówić. Rozmowa o Jezusie należy chyba do najbardziej deficytowych zajęć wśród współczesnych wierzących. Problem ten dotyka nie tylko letnich chrześcijan. Wszystkich. Nie wypada o nim rozmawiać w dobrym towarzystwie, łatwiej analizować jakieś wyniki meczów, roztrząsać polityczne kontrowersje, czy poświęcać uwagę wyłącznie tak zwane sprawy bieżące. O tym też należy rozmawiać, bo w takich sprawach składa się nasze życie. Ale czy często nie stają się one tematami zastępczymi, jakimiś takimi formami ucieczki, zwykłą paplaniną, która wyraża bądź maskuje wewnętrzną pustkę i duchowe wydrążenie? Dlatego Jezus, żeby wytłumaczyć wszystko swoim uczniom, ponownie wykłada im pisma. Wczoraj zrobił to względem Kleofasa i jego przyjaciela, dziś wobec wszystkich. Ale źle się mówi, kiedy doskwiera głód, dlatego pyta o jedzenie. Ale ważniejsze jest, żeby pokazać uczniom poprzez spożycie posiłku, że nie jest duchem. Żeby się uspokoili i nabrali odwagi. Pokazuje też swoje ciało naznaczone ranami. Przecież nie każdy wierzy na słowo. Wielu musi dotknąć i namacalnie wszystko zbadać. Michał Buchłaków mówił, zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy nigdy. To nie są proste sprawy. Każde pouczenie jest nam potrzebne. Na samym początku słyszeliśmy, że przychodzący z Emaus i siedzący w wieczerniku wymieniali się swoimi wiadomościami. Przez dzielenie się z innymi naszym życiem dowiadujemy się często o tak ważnych prawdach życiowych, których nikt nigdy nie napisze w żadnej książce. Sami piszemy tę książkę. Natomiast Jezus swoim życiem dawał świadectwo nie tylko o sobie samym, ale przede wszystkim o Ojcu, który jest w niebie. Często krótkie spotkanie z Nim zmieniało ludzkie życie, które od tej pory było nie tylko inne, ale przede wszystkim lepsze. Jezus wiedział, że potem nie będzie już bezpośredniego spotkania. A może pojawi się tylko jakaś nadinterpretacja, która wszystko doprowadzi do pogubienia się w gąszczu przepisów i praw, które skierowane były przeciw człowiekowi. Dlatego kończy swoje pouczenie względem uczniów słowami: wy jesteście świadkami tego. I to wy będziecie głosić wezwanie do nawrócenia. Będziecie rozgrzeszać. Będziecie orędownikami dobrej wiadomości o życiu. Śmierć została pokonana. Rozłąka ze zmarłymi jest tylko przejściowa, jak słyszymy podczas pogrzebów. Życie się nie kończy, ale się zmienia. Bo sprawcą tej zmiany jest nie kto inny jak sam Bóg, Ojciec, Jezus i Duch. Cała Trójca sprawia, że życie nabiera nowego wymiaru, który fizycznie jest ziemski, ale duchowo już w niebie. Szczęść Boże!